Piękna ręka do góry. O. O, proszę, ale Tymek chce się pogratulować, spokojnie. Tymek, zobaczcie, jak prawdziwy zawodowiec. Nawet nie zwraca uwagi na pana ministra, słuchajcie. Gdzie tam? Co to pan? I on tutaj się wita, proszę. Zobaczcie. To są nasi mistrzowie. Z przodu. Ministrowi z przodu. Momencik, momencik. To jest ten, Ruskasi, czekaj. Już jest. Kiryl, to jest Kiryl. Jakub, ręka na górę. To jest Jakub Niemczyk, tak? Zobacz. Brawo, Jakub. Marcin, ręka do góry. Jest. No zobaczcie, widzicie, z tymi tutaj od... Kogo mamy jeszcze? Kiryl jest tutaj. Tymoteusz, ręka do góry. Tymek. Drodzy Państwo, Michał Cieślar, 5 lat, a jaki był dzielny. Łukasz i Ania, jego rodzice. Gdzie jest tata Łukasz i a mama Ania? Mama tu, tak jest, mamy, pozdrawiamy. I już mamy trzecie miejsce. Klemens z Bafia, drodzy Państwo. Miejsce trzecie, 194 punkty. Oddał skoki na odległość 9,8 metra. Miejsce drugie, Stanisław Wiercioch, 205 punktów i 8. dziesiątych, 9,5 metra. I tym najlepszym, z rekordem skoczni, z rekordem życiowym, Tymoteusz Cięcioła, Tymek, zaczął skakać, drodzy Państwo, mając niespełna 4 lata. 236 punktów. Był również przed skoczkiem na 20. Proszę zobaczyć, jaki tutaj wywiadów udziela. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Myślę, że gości naszych poprosimy, żeby stanęli za tymi maluchami na podium. Tak jest, za tymi maluszkami na podium. I proszę, a od Państwa co? We Are Champion by się chciało zaśpiewać, ale oczywiście brawami nagradzamy tych najlepszych. No jeżeli nasi DJ-e mają podkładzie gdzieś tam We Are Champion, to by było bardzo ładnie, bo to oczywiście na wszystkich stadionach świata ten utwór jest puszczany. Kciuki do góry, uśmiech na twarzy, dyploma, o, proszę, zobaczcie, zobaczcie jak Tymek, on całą pięć od razu do góry. Na miejscu szóstym, Filip Krenek, bardzo proszę, Mateusz Hraścina, miejsce piąte. I miejsce czwarte, Tymoteusz Anikiewicz. Filip, ręka do góry, miejsce, Filip jest? Tak. Filip Krenkę, ręka do góry, Filip, no i teraz trudno tutaj dogadać, dobrze, Mateusz, Hraścina, Mateusz, który to jest? Tu, dobrze, Tymoteusz, Amikiewicz, to jest Rosnow, Filip Krenek, o właśnie, ajo, dobrze. I panowie, miejsce trzecie, Wojciech Troszok. Wojtku, zapraszamy, 224 punkty, 20 i 20 metrów. Miejsce drugie, Marcin Wróbel, AZS Zakopane, 21 i 20,5 metra, 234 punkty. I miejsce pierwsze, Jan Rzadkosz, TS Wisła Zakopane, 237,5 punkta, zaskoki, 21,5 i 21 metrów. O, jak Państwo widzą, niektórzy zawodnicy już pięknie wiedzą, że nie tylko oni są najważniejsi, ale również ci koledzy, którzy zajęli dalsze miejsca. Dziękują, gratulują. Uśmiech, koledzy, no właśnie, zobaczcie jaka trema. Jak pan burmistrz, jak pan minister, jak pan prezes wręczają, to naprawdę, drodzy Państwo, trudno. Oficjalnie. Tak, oficjalnie. Dobrze. I prosimy to podobnie jak poprzednio, koledzy, wystajecie obok tego najlepszego na pierwszym miejscu. Marcin i Wojtek, skakujecie na pierwsze miejsce podium, a pozostała trójka na środku pomiędzy zawodnikami. O właśnie, a nasi goście na drugim i trzecim miejscu. A brawa od Państwa, bo ja wiem, że teraz wszyscy macie aparaty fotograficzne w rękach, ale właśnie chociaż pan minister i pan prezes także brawa biją dla tych przyszłych naszych nadziei olimpijskich i mistrzów świata. Jeszcze chwila, jak fotoreporterzy dadzą mi znać, że już zdjęcia zrobione. Łukasz już kciuk w górze. Dziękujemy. Przygotowuje się rocznik 2006-2007. Dziękujemy. Miejsce szóste.
Szymon Dubie, AZS Zakopane. Zapraszamy. Lukas Matuszyński, Sokół Kozłowice, miejsce szóste tak samo. Tutaj mamy dwa ex aequo. Szóste miejsca zdobyli po 186,1 punktów. Miejsce piąte, Antoni Orawski, LKS Olimpia Goleszów. I miejsce czwarte, Rafał Rafacz, AZS Zakopane. Koledzy, zapraszamy. Tutaj mamy czterech zawodników. No, Rafałek chciał powalczyć o ten podium. Nie udało się tym razem, ale miejmy nadzieję, Rafał, że następnym razem pójdzie ci lepiej. Z rąk pana ministra. Myślę, że bardziej rodzice to przeżywają i będą mówili, nie? czy ty wiesz, kto ci wręczał dyplom? Dokładnie. Czterokrotny mistrz świata, mistrz olimpijski, Pekin, pamiętamy ten fantastyczny wyścig. I dalej sylwetka. I podium! No, sylwetka, właśnie kibice podkreślili to, panie ministrze. Miejsce trzecie. Pracuję. Mikołaj Serwatowicz, TS Wisła Zakopane. Mikołaj, zapraszamy. 214,2 punktów. Tylko jeden punkt więcej, Daniel Skarka, TJ Roznow. Daniel Skarka, zapraszamy. I miejsce pierwsze, 222 punkty i 80. Kacper Jarząbek, TS Wisła Zakopane. Zaskoki na odległość 20 i 21 metrów. Zapraszamy na podium. No i proszę zobaczyć, część zawodników już wie, oczywiście podglądają dzisiaj drużynówkę. Na pewno wielu z was będzie przed telewizorami, a także wielu z nas, wiele tysięcy na pewno na skoczni imieniem Adama Małysza. Zawsze właśnie, drodzy państwo, przy okazji jest nauka także, jak zachować się przy podium, jak stanąć na podium. Oczywiście początki są trudne. Piękne preludium przed skokami dużymi. Tak jest, piękne preludium, jak mi tutaj Robert Ozak podpowiada, Winterszu. Wielkie brawa i zdjęcia, oczywiście. Myślę, że u Roberta będziemy mogli zobaczyć nie tylko, proszę, tak jest, ale muszę wam powiedzieć, że Rafała Rafacza, zwróćcie na tego chłopaka uwagę, on tutaj jest w czwarte miejsce, z tą pięścią uniesioną w górę. Oczywiście tak, puchar, tylko nie zasłaniajcie sobie twarzy, tak jest. Bo często dzieci, podnieś dyplom. A twarz gdzie? Tu. Obok, nie? O, właśnie. Brawa będą jeszcze raz. Naprawdę szatoba, dziewczęta spisały się fenomenalnie. Zapraszam od szóstego miejsca. Justyna Badura, WSS Wisła. Justynko, zapraszamy. Piąte miejsce, Róża Pawlikowska, AZS Zakopane. Miejsce czwarte, Olga Gębik, AZS Zakopane. Zapraszam najpierw tą trójkę. Spremowane, lekko, nie wiedzą co. Jeszcze nauczymy się, drodzy państwo, parę razy może uda mi się być z wami, jak pięknie żeście się zachowywali na skoczni. I drodzy państwo, podium. Tutaj oczywiście... Jak Paulina Cieślar, dobrze pamiętam? Tak. Paulinka Cieślar nie mogła dzisiaj z nami wystąpić, ale trzymała bardzo mocno kciuki za swoją koleżankę, chociaż Zakopanego. Kamila Karpiel, miejsce trzecie, AZS Zakopane. Kamilko, zapraszamy. Miejsce drugie. Anna Twardosz, PKS Olimpijczyk, Gilowice, SMS Szczyrk. I miejsce pierwsze, fantastycznie skakała Joanna Kil, AZS Zakopane. Asia 38,5 metra, Ania Twardosz 37,38 metrów, Kamila Karpiel 37,5 metra. Dało Joannie Kil 205,3 punktu. O 1,7 punktu wyprzedziła Anię Twardosz i Kamila Karpiel 196,8 punktów. Kamila, słynna nasza Pipi, teraz nie ma kasku oczywiście, drodzy państwo, jakbyście ją zobaczyli. Pipi Langstrów, Ania, oczywiście. Kamila. Czwarte miejsce, Olga Róża Justyna, od czwartego do szóstego. No i teraz pan minister, zobaczcie, na najwyższym podium. Wie gdzie stanąć. Mowski, PKS Olimpijczyk, Gilowice. Miejsce piąte, Marcin Mały-Jurek, WSS Wisła. I miejsce czwarte, Oskar Rojek, TS Wisła Zakopane. Piękna walka, piękne skoki. Dosłownie, drodzy państwo, jeden punkt dzielił Bartłomieja i Marcina między piątym a szóstym miejscem.
i podium. Miejsce trzecie. Stanisław Majerczyk. To jest Wisła Zakopane. Stasiu, zapraszamy. 216,8 punktów za skoki na odległość 40 i 39 metrów. Miejsce drugie. Wiktor Fickowski. SSR RZS Sokół Szczyr. Za skoki na odległość 40 i 40,5 metra. I miejsce pierwsze, Mateusz Jarosz, to jest Wisła Zakopane, za skoki na odległość 40 i 40 metrów. Dało mu to łączną notę 223 punktów i pół. I nobilitację, wręczenie pucharów przez Misza. Tak, proszę Państwa, oczywiście. To jest coś, dla młodych to jest coś fantastycznego. Jest to ogromne przeżycie, tak jest tutaj. Robert Osak mi podpowiada, on sam bardzo przeżywa to jako dziennikarz, jako fotoreporter, że z rąk, drodzy Państwo, cały czas mi tutaj szepcze na ucho, dlatego musiałem to powiedzieć. Brawo dla Roberta! Chyba bardziej przeżywa niż oni. No raczej tak, raczej zapraszam, tradycyjnie chłopcy widzieliście gdzieś. O, koledzy na pierwsze miejsce, miejsce drugie i trzecie skakuje do kolegi na podium, na miejsce pierwsze, a panowie oficjele oczywiście. Oficja tak jest. Rocznik 2000-2001, miejsce szóste, Karol Niemczyk. Karol, zapraszamy. ŁKS Pięczok Bystra, SMS Szczyr. Miejsce piąte, Maciej Zborowski, KS Chochołów. I miejsce czwarte, Jakub Karat, ŁKS Pięczok Bystra, SMS Szczyr. Którego nie ma? Oczywiście, koledzy, po odebraniu pucharów, dyplomów, numery na koniec zdajemy. Kogo nie ma? Jest już, no właśnie. Popraw się tak ładnie, jak ładnie wyglądać, poprawcie go. O, przypomnę jeszcze raz, miejsce szóste, Karol Niemczyk, miejsce piąte, Maciej Zborowski. No, dobre aktorskie nazwisko. Miejsce trzecie, Tomasz Pilek, WSS Wisła. Tomku, bardzo ładnie skakał, 40 metrów, 37,5. Miejsce drugie, Andrzej Szczechowicz, to jest Wisła Zakopane, na odległość 38 i 40,5 metra. I miejsce pierwsze, Patryk Hutyra, SSR RZS Sokół Szczyrk, 40,5, 39,5 metra. 2000-2001. Mamy? Pierwsze miejsce, Patryk Hutyra, 223,5 punktu. 212,7 Andrzej Szczechowicz, 211,5. Ciasno było, Tomasz Pilk. Właśnie. Niech jest go. Dobrze. No i tradycyjnie koledzy z miejsca czwartego, szóstego stajemy po środku. Nasi oficjele oczywiście stają obok. A ja, drodzy Państwo, muszę tutaj wspomnieć, że oczywiście najdalej na tej skoczni zajął dopiero siódme miejsce, ale ustanowił rekord tej skoczni większej. 42 metry. Jan Habda, z tydzień temu nieoficjalny mistrz świata. Janku, jesteś z nami, pokaż się chociaż. Janek chyba bardzo przeżywa swoje starty. No uśmiech będzie, koledzy. No słuchajcie, fotoreporterzy, uśmiechnijcie się, zawodnicy. No właśnie. A Jankowi gratulujemy i miejmy nadzieję, że następnym razem będzie dużo lepiej. Dziękuję. Panie mistrze, panie prezesie, panie burmistrzu, dzisiaj było wyjątkowe zdarzenie, pewnie nie mogliście tego obserwować, ale wielokrotnie wiecie, że miłośnikami sportu są ludzie niezwykli. I tutaj okazało się, że przybył do nas z Tychów, chciałoby się powiedzieć, zawodnik niezwykły, bo wystartował w numerze startowym razem ze swoim tatą i mamą Rafałem i Anią. Człowiek, który od samego początku swojego urodzenia walczy z nieuleczalną, śmiertelną chorobą, dystrofią mięśniową. Jego marzeniem było, żeby chociaż raz wyjść na skocznię i chociaż zjechać. Dlatego teraz zapraszamy, jest nagroda specjalna. Bardzo proszę i tatę, i mamę, a także Igora Kota, który ma 8 lat. Jego marzeniem było, drodzy Państwo, żeby wystartować, żeby być. I jeszcze, wierzcie mi, że wielu dziennikarzy... I wielkie brawa, wielkie brawa. Jeżeli chcecie wiedzieć na temat naszych skoczków, skoczków światowych, to ten sympatyczny zawodnik, który walczy z śmiertelną chorobą, można a jego nauczyć, marzeniem było właśnie to, drodzy Państwo, żeby być z nami. Wielkie, wielkie, wielkie brawa. Jest specjalna nagroda dla tego uroczego, młodego zawodnika. Wiele wzruszeń całej rodziny, mamy, ojca, rodzeństwa. Drodzy Państwo, to są niebywałe chwile. Nigdy nie wiemy, co w naszym życiu stanie na naszej drodze, kto stanie na naszej drodze i ile trudu i sił będziemy musieli pokonywać. Pamiętamy, jak tu był benefis Adama Małysza, kiedy Andrzej
Tak jest, no właśnie, tutaj koledzy, odsuwamy się, pozwólcie fotoreporterom zrobić zdjęcia. Panowie, stańcie bliżej właśnie przy tym sympatycznym, wspaniałym Igorze, jego rodzicach. Wierzcie mi, oni każdego dnia walczą tak jak o tytuł mistrza świata. Jakbyście widzieli, jak jego tata i mama próbowali wjechać chociaż pod tą dziesiątkę, ale mieli również okazję się przekonać, że nie jest to łatwe, nie jest to proste. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Wszystkiego dobrego, szczególnie dla mamy i taty. Dużo zdrowia. Od bieguna do żyły, no proszę, druga edycja, licealiści i studenci. Mam nadzieję, że do nas dotarli Ewelina Kurpiewska i Agata Kurpiewska. Są? Dotarły do nas? Są. Zapraszamy tutaj do nas województwo łódzkie i Maria Piaskowska. Maria, to wiem, że jest. Zapraszamy. Z Wielkopolski. No właśnie. I dobrze, brawo, to tutaj, i brawo. Tak jest. O, stajemy tutaj przy podium, nawet na podium. Tu pan minister. O, na podium bardzo proszę. Wszystkie trzy możecie nawet na pierwszym stanąć. Nie ma problemu. Jeszcze raz przypomnę. Już mówię. Trzecia nazywa się Maria, Marika Piaskowska. Marika Piaskowska, Agata i Ewelina Kurpiewska. Wielkie brawa dla nich. Marika. Marika z Wielkopolski, kategoria licealiści i studenci. Podpowiada, podobnie jak Igor, wiedzą wszystko na temat skoków. O, bardzo proszę, piękne, historyczne zdjęcie. Drodzy Państwo, sport można uprawiać na różne sposoby. Niekoniecznie, ale myślę, że dla pana ministra również wiedza takich kibiców jest bardzo, bardzo przydatna, jak dla naszych dziennikarzy. Brawa, brawa! O! Aleksandra Lis, Śląskie. Wiem, że Ola chyba była z nami. Olu, zapraszamy. Angelika Bajda, Podkarpacie. Zapraszamy. Małgorzata Sendyk, Mazowieckie. Olga Patoka, Mazowieckie. I Julia Skurpińska, Wielkopolskie. Mam nadzieję, że wszystkie dziewczęta są. Jeszcze raz, chyba jest cała. Widzę czwórkę, powinno być pięć. Jeszcze raz przeczytam. Aleksandra Lis, Angelika Bajda, Małgorzata Sendyk, Olga Patoka i Julia Skurpińska. No, która wejdzie na pierwsze miejsce na podium? Zobaczcie, jak się krygują dziewczyny. No śmiało! Zaproś na przyszłorocznie. Oczywiście. O! Będzie? Na pewno będzie. Krzysiu na pewno coś zorganizuje. Oczywiście Krzysiu reprezentuje fan klub Kamila Stocha. Co roku organizują. Tak jest, wiemy o tym. Mam nadzieję, że uda mi się również w przyszłym roku być z wami. Mam taką nadzieję. Dziękujemy. To również od was zależy. Pani Małgorzata Sendyk. Czy pani Małgorzata Sendyk dotarła do nas? Małgosiu, żałuj, bo wiem, że bilet już wzięła, żeby wejść na skocznię. Panowie, również zapraszamy do tych pięknych pań. Dziewczęta, troszkę bliżej, żeby panowie mogli za wami stanąć. Czyli krok do przodu, nie do tyłu, do przodu, o. Panowie staną za wami. O. I brawa, brawa od państwa. Skoków narciarskich w tak pięknym miejscu i na tak pięknych opiekach Polskiego Związku Narciarskiego. Dziękuję bardzo. Ale teraz proszę stanąć, panie ministrze, podać rękę, zrobić zdjęcie. Drodzy państwo, nie wiem, czy jestem godny. Jestem tylko ja jestem tylko olimpijczykiem, a to jest złoty. Proszę, ale złoty medalista. Tak jest. Brawa będą, drodzy państwo,